Wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Zobaczymy partię, którą białym grał Anatol Karpow. Czarnymi grał Jan Timman. Partia grana była w meczu o Mistrzostwo Świata w 1993 roku. Mecz rozgrywany był w Amsterdamie i w Dżakarcie. Tam było, że Karpow miał grać mecz z Kasparowem, ale Kasparow robił świńskie numery i wyłączył się z FIDE i mówi, że on teraz jest mistrzem świata i on z tym tytułem mistrza świata odchodzi i tam zagrał z krótkim mecz. I Timman tak trafił na mecz z Karpowem o mistrzostwo świata. To tak jakby ktoś w jakiejkolwiek dyscyplinie powiedział, że on tutaj zabiera swój tytuł, bo on to zdobył. Jako ciekawostkę można powiedzieć, że różni specjaliści od propagandy, od fałszywej narracji, każda narracja jest fałszywa, takie popularne słowo, mówili, że Kasparow jest mistrzem świata w szachy klasyczne, a Karpow mistrzem świata w FIDE. W Polsce też to było popularne, też tacy, jakby to powiedzieć, no, żeby nikogo nie obrazić, ale no może takie delikatne słowo, pożyteczni idioci czy pachołki Kasparowa używali pojęcia, że Karpow jest mistrzem świata w FIDE. No przepraszam bardzo, a Kasparow to został mistrzem świata tak z powietrza, czy w rozgrywkach organizowanych przez FIDE, co oczywiście nie przeszkadzało powtarzać głupot, że Kasparow jest mistrzem świata, a potem Kramnik, a że Karpow był mistrzem świata FIDE i ci wszyscy inni, tudzież Anand był mistrzem świata FIDE, a Kasparow i Kramnik był w szachy klasyczne, ten słynny szwindel z Kramnikiem. Ja przypomnę, ostatnio doczytałem się kolejnego wywiadu długiego z Kramnikiem sprzed 13 lat. Znalazłem taki wywiad, w którym tłumaczył, na czym ten szwindel polegał. On tam się wymigiwał, że w zasadzie to on nie chciał, ale ponieważ jak przegrał ten mecz z Szirowem, a przegrał mecz z Szirowem o prawo gry z Kasparowem, to Szirow nie dostał złotówki, dolara, euro czy czegoś tam, a Kramnik dostał, a potem Kramnik zaproponowano mecz z Kasparowem, to od razu wziął dwóch najlepszych prawników z Moskwy i takie inne tam głupoty. Nie miał żadnych oporów, że na krzywdzie Szyrowa został tam w tych, co tam było, pięciu czy trzech tych szachistów, mistrzem świata z trójki czy piątki szachistów. To mu nie przeszkadzało nazywać się mistrzem świata klasycznym. To znaczy, że można być nieklasycznym. No dobra, to osobny temat omówię. Wywiad Kramnika jest bardzo ciekawy, więc przy okazji może w poniedziałek wieczorem omówię. Teraz wracamy do partii Karpowa. Więc Karpow grał z Timmanem i zobaczmy, jak grał Karpow. Timman był wybitnym teoretykiem szachów, tak go określano. Siedział i te warianty wkuwał, wtedy nie było komputerów i miał pomocników. Grywał obronę Pirca, a nawet Ufimcewa. Grywał królewsko-indyjską. Proszę bardzo. E4. D6, F3. Karpow, Anatol niespodziewanie wybiera wariant Zemisza. Oto to F3, które my tu widzimy. To F3 jest wariantem Zemisza. Natomiast A3 jest wariantem Zemisza przeciwko obronie Niemcowicza. A to F3 był taki Zemisz. Szachista przyzwoity i ma dwa pryncypialne warianty debiutowe. Dwa pryncypialne warianty debiutowe. Szirowowi to się kiedyś pomyliło. Znaczy Szipowowi się. Widać było, że się pomylił, złapał się za... Ale już się nie poprawił, nie przyznał się do błędu. A przecież jak się gada na okrągło,
szybko przez kilka godzin, no można palnąć głupotę, to jest normalne. Ja też czasem kiedyś palnąłem głupotę na przykład. Nie? To może. A może nigdy nie palnąłem głupoty. No dobra, roszada. Goniec E3. Skoczek BD7. Normalny ruch rozwojowy, no nawet naprawdę jest trudno komentować. Tak grał Timman z Robertem Hibnerem 16 lat wcześniej, także bo chłopaki już na szachy długo grali. Hetman D2, C5. Tu można bić. Karpow z Timmanem w tymże meczu bił na C5. Bił na C5. Bił na C5. I po DC5 zremisował. To trzeba wziąć pod uwagę, że się gra mecz. To trzeba trochę partii zremisować, odpocząć. Z kolei Harry Kasparow grywał w tej pozycji skoczek G2. Też szedł na strukturę Marocego, co specjalnie niczego nie zmienia. Kasparow gra staropolskim zwyczajem skoczek H3, tak grywano w początkach gry wariantu Zemisza. Hetman A5. No. Judyta Polgar grała w Achai A6. Można grać Hetman A5 i naciskać. Tu w ogóle plan czarnych polega na tym, żeby naciskać na punkt D4, na C3, ale szukać kontry z dojściem przez B5. Zobaczmy, jak to będzie. Skoczek F2, A6. Chyba chce zagrać B5 jednak. Chyba chce zagrać B5 i tu mu niespodziewanie bije. Po DC5 nastąpiłoby F4 i białe szybsze są w centrum. Po prostu są szybsze. Skoczek C5. A teraz powstała struktura Marocego. I się okazuje, że Timman nie wyczuł, a Anatol Karpow wykonuje najlepsze posunięcie. Hetman B4 nie daje zagrać, bo tu groziły takie widełeczki. Goniec E2. Skoczek CD7. Jak widzimy, czarny nie zdąża z kontrą zagrać B5, D5 czy F5. Drepcze w miejscu. Roszada. Wieża E8, wieża FC1, wieża B8. Skoczek D3. Hetman A5 i B4. O. Jak widzimy, strukturę Marocego gra się raczej tak powoli, spokojnie. Krok po kroczku przesuwa powolutku pioneczki do przodu, manewruje się, a tu Timman zapuścił się, zagrał sobie tak o, nie lekceważąco, ale tak jakoś no bezideowo i dostał C5. A kiedy mówimy, kiedy my to wiemy, kto oglądał te wszystkie różne struktury Marocego, to wie, że kiedy biały dochodzi do C5, ma wygraną pozycję. I partia jest skończona. Partia jest rozstrzygnięta, 17 posunięć, można powiedzieć, że tam 10 zrobił w miarę normalnych, przegrał w 7 posunięć. Zrobił 6 miękkich posunięć Timman i przegrał. Przeciążenia wzdłuż linii BCD decydują. Skoczek F8. B5. Otwieramy wieżę. AB5. Piony nie spieszymy się, bijemy na D6. I łapiemy punkt D5. Pionek D6 musi zginąć, jego los, jak to się mówi, i jest przesądzony. Goniec E6, skoczek bije B5. Pion odbity, a słabości pionkowe pozostały. A słabości przed pionkami powstały. D5, próba wyzwolenia. No, można tak grać. Pion jest dalej słaby. A koniś wszedł na D6. I co z tą wieżą? Jak wieża odejdzie,
To Koniś się umocni, ale Koniś, jak to Koniś? Tak lekko zza winkla zaatakował tu, zaatakował tu. Timon zdecydował się na ofiarę jakości. Ofiara jest zapiona. No co z tego, kiedy dalej są słabe piony? Goniec B5. Hetman jest zdeplasowany. Skoczek bije E6. Goniec D4. I widzimy, że białe figury dominują. Wieża i goniec za dwa skoczki i piona. F4. Goniec D3. Powstaje ulubiona pozycja, bo jeżeli powiedzmy, że wieża jest za konisia, to powstają różnopolowe gońce. Anatol Karpow wyśmienicie rozgrywał pozycję z różnopolowymi gońcami. Można powiedzieć, że był mistrzem świata w szachach. I był super mistrzem świata w rozgrywaniu pozycji, proszę. F5 od razu rozbija strukturę pionów. Poprawia wieżą. Wieża patrzy na F6, ale też patrzy łakomym okiem na F7. Hetman D6, tutaj na piona. Hetman B4. Ofiara piona za wymianę hetmanów. Ale teraz niby są skoczek i dwa piony. Ale po wieża B5, jeden pion znika, ten słabiutki. B6, wieża D5, goniec C5. I pozostaje to, co Anatol Karpow lubi najbardziej. Realizacja przewagi. Tu nacisnął, wypatrzył sobie punkt F7. Wieża B7, G4, atakuje go. Wieża E7. Tu niestety Anatol Karpow był w małym niedoczasie, bo normalnie zagrałby goniec B3 i po H6 wieża D8. Ale to, co zagrał, nie było wiele gorsze. Zagrał od razu wieża D8. Wieża C7. Cofnął gońca. Król G7. Wtrącił szacha. Zamknął króla na amen. Król nie może iść na H6. Bo wieża D5 jest w siatce matowej. G5, król G2. Szachin szach. Szachin szach. Goniec domyka siatkę matową. Więc po F6 król poszedł grzecznie na G8 i tu na związaniu. Na słabości króla białe finiszują. Można było grać wieża E8 i zabrać pionka. No po zabraniu pionka rzeczywiście byłby koniec. Karpow zagrał G5. On dusi pozycję przeciwnika. H6. GH6. Król H7. Król G2. No i piona nie można bić. Timman zbił. No. Teraz po wieża D3 mógłby Timman się poddać. Wystąpiła wieża D5. Wieża nie może wpaść bezpośrednio, co jest słabsze. Król H7. Znowu można było grać wieża D8. Ale to by tylko powtarzało pozycję. Oto Karpow zagrał wieża H1. Wepchnął króla. Wrócił do pozycji. Wieża C6. Obronił kluczowego piona. Goniec B4. Przerzuca wieżę. Teraz nie pomagało goniec C3 z powodu wieża C4.
trzeba wymienić. I po wzięciu na f6 pada pion. I za piona a trzeba oddać figurę. A z wieżą więcej za dwa piony to Karpow sobie poradzi. Goniec a3. Teraz wieża a8. Wieża g4 i tu trzeszczy na g6. I to by sobie znowu Karpow poradził. Wieża e8. No wieża powinna stać na białych polach. Słusznie ją przedstawia. Goniec d6. Wieża g4. Trzeszczy punkt z powodu związania piona f7. Król. Co to było? Wieża g4. Król h7. Teraz szach wieżą na h4 był dobry. I niespodziewany ruch wieża e7. Punkt f7 pada. A teraz to w ogóle wszystko pada, bo pada koniś. I wszystko pada. Anatol Karpow wziął pion f7. Szach. I ponieważ król jest w siatce matowej, nie można brać piona a2. Wieża e1, grozi śmiertelny szach. Czarny nie daje dać śmiertelnego szacha. Wieża d1, grozi śmiertelne bicie gońca. Biały nie daje gońca. I król wygania wieżę z linii h. Wieża się nie mieści. Król próbuje tempować wieżę. Wieża wygania gońca. Goniec c5. Wieża d na g3. Punkt. Został zaatakowany 3 razy. Nie ma go jak obronić. Nie można pójść pionem do przodu, bo pion zasłania wieżę. Niespodziewanie pion od tyłu jest związany. I Jan Timman uznał się za pokonanego. Oczywiście ten mecz o Mistrzostwo Świata wygrał Anatol Karpow. I teraz są problemy. Teraz są problemy. Kasparow walczył z FIDE. FIDE, no FIDE też nie. Z Międzynarodową Federacją Szachową. Albo organizacją MOS. Międzynarodowa Organizacja Szachowa. Walczył, walczył, walczył. A ten tytuł mu uznają i tego Kramnika uznają. I tam jest taki bałagan. Nie wypowiadają się na ten temat. A ten, co zrobił Mętnik, Louis Rentero, który te mecze wymyślił, znaczy i sponsorował, i tych pieniędzy nie zapłacił. Został uznany za honorowego członka FIDE. Zmarł jakiś czas temu. Także to jest takie dziwne historie, w które w ogóle ciężko jest uwierzyć. Więc ja podziękuję za uwagę i zakończę ten komentarz.